ścieżkę mamy swoją na ziemi. Teraz jak już tak trochę lat minęło w życiu, to człowiek wie, że ma te swoje ścieżki. I albo odszuka z łatwością, znajdzie tą ścieżkę i to bez względu na wiek, nie patrząc na swoje lata, mamy takie możliwości w życiu. Abyśmy chcieli. I starali się to odszukać, no bo to jest gdzieś ta iskierka zabłyśnie. Taka iskierka z góry, pyk i już zaczynamy, bo chcemy coś. Dążymy do tego, żeby to znaleźć, prawda? Znaleźć kontakt z ludźmi, którzy prowadzą jakieś spotkania, kursy. I wtedy idziemy na taki kurs. Wtedy zaczynamy realizować swoje, prawda? Pasje, które tam gdzieś zabłysły w głowie. Tego malarstwa, to dosłownie te obrazy jak na taśmie płyną z człowieka, wypływają. Temat. Malując możemy z siebie dać no, różne emocje, prawda? I te pozytywne, i negatywne. Pomyśleć na przykład, że chcemy kogoś spotkać i namalować na tym obrazie mniej więcej. Też nie wiemy, co to zaistnieje. Ale coś fajnego na pewno. Tylko trzeba zawierzyć sobie, no bo jak to jest pani intuicja. Tam są te góry Beskidy i tam w tych miejscach jest ogromna siła, moc, której w innych górach nie ma takiej możliwości, tam w tych, prawda, w tych Beskidach. Tam pani odczuwa coś innego, bo to trzeba przeżyć samemu. Chodzimy na różne spotkania, prawda, na tematy natury. No i wtedy odczuwamy coś innego niż normalnie taką spacerując po ulicy albo po supermarkecie. Jest pani na grze na gongach, nazywa się to pudzia cała noc. I wtedy leżą ludzie na sali na przykład gimnastycznej ze 20 osób, najmniej 30. Są osoby tam 2-3, które przynoszą te swoje gongi i grają, zaczynają grać. Jest to takie wyciszenie, ale to jest muzyka bardzo głośna. Wyciszenie, skupienie, a zarazem przechodzimy w inny stan. Może być stan takiego czuwania, w ogóle relaksu lub odlot całkowity, że pani nie wie w ogóle, co z nami się dzieje, albo w ogóle śpimy. Przy tak głośnej muzyce śpimy. Otwarcie pewnych, można powiedzieć, szufladek, które mamy w głowie, które są nieodkryte jeszcze przez innych ludzi albo przez nas. Mamy bardzo dużą wiedzę, tylko nie zawsze potrafimy dotrzeć do niej. Ja na przykład powracając do tego fryzjerstwa swojego, to też tak jako dziecko małe, jeszcze do szkoły, gdzie tam. Ale ja wiedziałam, że ja chcę. To było bardzo dziwne, bo byłam takim dzieckiem delikatnym, zagubionym, płaczącym dosyć często. Ojciec się poddawał i siedział, ja go tam czesałam, gładziłam go po tej głowie. Lalki, przecież nie było lalek z włosami prawie nigdy jeszcze w tym czasie. To maleńkie laleczki plastikowe i one miały przyklejone włosy ze sznurków. Sznureczki rozczapiżone, pokolorowane, już włosy miały lalki. Także to było gdzieś dane z góry. Dusza przychodząc, jak nie zapomni, co ma robić, to tą ścieżkę znajdzie swoją bardzo szybko.
to właściwie można powiedzieć, że to jest wielkie szczęście, że człowiek potrafił odnaleźć coś takiego w sobie. To się nazywa szczęście w życiu. Nie pieniądze, nie. Także można. Jak ktoś ma chęć, to powinien próbować właśnie swoich możliwości i pracy nad rozwojem swoim duchowym, jak to można powiedzieć. Żeby znaleźć zadowolenie w życiu. Ale właśnie pasją, taką, to otwarcie tych możliwości jest duże, zmieniamy miejsce swojego pobytu często. Nie siedzimy w jednym miejscu, nie gnuśniejemy tak. Podróżujemy po świecie, to też zmiany następują naszej ścieżki życiowej nawet.